kolejna bomba emocjonalna, którą zrzuca na nas ten serial. Fani gry wiedzieli, czego się spodziewać, ale jakoś tutaj bolało to bardziej. To jest jak co tydzień moja recenzja nowego odcinka The Last of Us. Będą w niej spoilery, dlatego jeżeli jeszcze nie oglądaliście piątego odcinka, odłóżcie ją sobie na później. I podobnie jak co tydzień, dziś o godzinie 21 na vlogu będzie live dyskusja i analiza scena po scenie tego odcinka. I link do niej możecie znaleźć w opisie, będzie jej zapis, także nawet jeżeli się nie pojawicie, możecie obejrzeć ją sobie później. Ale a propos odcinka piątego. Ten stoi dla mnie pod szyldem złożoności moralnej. Poznajemy tutaj historię Sama i Henry'ego, której nie było w grze. I widzimy też w całej okazałości ciemną stronę alternatywy dla Fedry. Co, jeżeli uda się wyzwolić te strefy kwarantanny z opresyjnej, faszystowskiej władzy? No, rezultat może być właśnie taki, jak podczas rewolucji francuskiej. Oglądamy zdziczałe hordy uczestników ruchu oporu, które linczują, które torturują i które rozstrzeliwują ludzi, na których odgrywają się za lata opresji i ucisku. I gdyby Henry nie ukrywał się ze swoim bratem Samem, spotkałoby go to samo, bo współpracował z Fedrą jako kolaborant i do tego wydał im dobrego, wielkiego z perspektywy ruchu oporu człowieka, lidera tej struktury, który tak się składa, jest bratem Kathleen, która chce się zemścić. Kiedy Joel słyszy to od Henry'ego, to w pierwszym odruchu mówi: nie, kolego, ja z donosicielami to ja wódki nie piję. Na co Henry mówi: no to nie jest mój problem, nie masz wyboru, chcesz przeżyć? Ja wiem, jak wydostać się z Kansas City, musimy współpracować. I wyjaśnia dopiero później, że zrobił to dla brata. Sam zapadł na białaczkę. Jak znaleźć leki na białaczkę w tym świecie? No tak się składa, że miała je Fedra i oczekiwała jednego w zamian. Masz z nami współpracować, masz donosić, żebyśmy mogli utrzymać swoją władzę. Musimy mieć siatkę donosicieli, którzy będą w stanie pomóc nam stłumić wszelkie zarzewia buntu. Raz jeszcze, tego nie było w grze, ale nadanie tego kontekstu sytuacyjnego nie tylko przygotowuje tę bombę emocjonalną, którą się na nas zrzuci, przede wszystkim jest autentyczne. Kto z was postawiony w podobnej sytuacji zagrożenia życia jednej, jedynej osoby, którą macie na świecie, którą kochacie, nie zrobiłby tego, co zrobił Henry. I Lamar Johnson, grający Henry'ego, wydaje mi się, że tą rolą kupił sobie bilet do kariery. No dobra, to teraz musimy porozmawiać o dwóch scenach, a właściwie sekwencjach. Pierwsza z nich to jest ta potężna, bombastyczna, epicka sekwencja. Na wprost siebie staje Henry, Sam, Joel i Ellie z całym oddziałem ruchu oporu i rendezvous przerywa osunięcie się ziemi i wyjście zainfekowanych w liczbie kilkuset plus bloater w liczbie jeden. Jakby Perry ostrzegał, Perry mówił, Kathleen. To, że Fedra dwie dekady temu zapędziła wszystkich zainfekowanych pod ziemię, nie może się skończyć dobrze, szczególnie kiedy widzimy, że podłoże drży. To może oznaczać, że ktoś chce wydostać się na powierzchnię i w końcu się to uda. Ale ta scena, kiedy wyłażą cała armia klikerów, runnerów i ten jeden bloater, jest potężna. Ja w recenzji poprzedniego odcinka mówiłem, że nie mam żadnego problemu z tym, że serialowe The Last of Us ma w sobie mniej akcji, mniej walki, a nawet mniej zainfekowanych niż miała gra, ponieważ lepiej zagospodarowuje tę przestrzeń dla bohaterów, dla relacji, dla historii. Ale ta jedna sekwencja kondensuje w sobie więcej niż wszystkie sceny akcji zebrane razem, łącznie z czterech poprzednich odcinków. Pełna napięcia, także dla fanów gry, bo remiksuje to, co znamy z gry, tym bardziej, że Joel obserwuje wszystko przez lunetę i ma wpływ na to, co się dzieje, ale wie, że jeden błąd, jeden źle oddany strzał może kosztować życie Ellie oraz Sama i Henry'ego, dla których Ellie się faktycznie poświęca. Jak się okazuje, niepotrzebnie, ponieważ Sam zostaje ugryziony i zainfekowany. I teraz to jest ważne. Gra miała to samo, ale była uboższa o dwie sceny. Po pierwsze, w grze Ellie nie wiedziała, że Sam jest zainfekowany, więc mamy tę scenę sam na sam w pokoju, kiedy już opada kurz, ale Sam mówi Ellie, że jest ugryziony. I Ellie w swojej wciąż dziecięcej naiwności
z dobrego serca, wierząc, że jej krew może zrobić różnicę, nacina swoją skórę i przykłada swoją ranę do rany sama, myśląc, że to pomoże, i pociesza go, mówiąc: wszystko będzie dobrze, zobaczysz, to zadziała, obudzimy się rano, będziesz zdrów. Następnie poranek, Eli wrzeszczy i wybiega z pokoju, zaatakowana przez Sama. Joel budzi się razem z Henrym. Pierwsza rzecz, o której myśli, chronić Eli. Sięga po broń, ale Henry jest szybszy. Wycelowuje pistolet w Joela, wycelowuje pistolet w Eli. Nie wie, jak zareagować. I także w odruchu dobrego serca, instynktownie, strzela do swojego własnego brata, żeby ocalić Eli. I popełnia samobójstwo. A ostatnia rzecz, którą słyszymy, to jest krzyk Joela. Dokładnie tak jak w grze. Henry, don't. It's all your fault! Henry! Henry, no! To nigdy nie przestanie mnie orać emocjonalnie, ale krzyk, jaki wydaje z siebie Bella Ramsey, przebija to, jak zagrała to Ashley Johnson oryginalnie w grze. Jak ja to usłyszałem, to mnie się włączył instynkt ojcowski. To był tak przerażający, rozdzierający, histeryczny wrzask, że myślałem o tym, że jedyne, co Joel może zrobić, to jest sięgnąć po broń i jeżeli będzie trzeba, to nie tylko zabić Sama, ale i Henry'ego, jeżeli będzie zagrażał życiu Eli. Co jest niezwykłym doznaniem, którego nie miałem nawet przy grze, którą przeszedłem już tyle razy. Ale następuje jeszcze jedna scena, której także nie było w grze. Widzicie, kiedy słyszymy ten krzyk i cięcie i ciemny ekran, Henry, don't, mamy przeskok czasowy i zaczyna się kolejny rozdział w grze. Tutaj mamy scenę pogrzebu. I widzimy, że Eli pisze coś na tej tablicy, której sam używał do tego, żeby komunikować się ze wszystkimi innymi niż jego brat, który znał język migowy. I jest ten ikoniczny kadr, który jest także w okładce mojego odcinka. Kiedy Eli odchodzi i Joel widzi napis na tej tablicy, I'm sorry, co łączy się z tą poprzednią sceną, gdy Eli obiecała Samowi, że wszystko będzie dobrze. I naprawdę głęboko w to wierzyła do samego końca, bo przecież nie narażałaby swojego własnego życia. Eli nawet nie chce o tym porozmawiać. Pyta tylko, czy idzie we właściwą stronę, a my słyszymy dźwięki utworu Fuel to Fire, Agnes Obel. Tej sceny nie musiało być, ale dziękuję twórcom za to, że się pojawiła. Jestem tak rozpruty emocjonalnie i pewnie znowu się rozpruję, jak będziemy robili omówienie, więc nie będzie tak dużo przemyśleń na koniec tego odcinka i jakichś rzeczy dodatkowych wychwyconych. Może poza jedną, bardzo się cieszę, że kiedy bohaterowie schodzą do kanałów, czy też do opuszczonego metra, czy to są jakieś takie korytarze serwisowe pod ziemią, że jest tam coś, co wygląda jak szkoła, coś, co wygląda jak miejsce, gdzie ludzie żyli. I jest także rysunek z postacią podpisaną Ish. Otóż historia Isha w grze, której tutaj nie streszczę, polecam, żebyście zrobili sobie to sami, albo jeszcze lepiej, jeżeli nie graliście w The Last of Us, sami ją odkryli. Historia Isha opowiedziana jest w notatkach i właśnie w takich samych tunelach, w których znajdują się bohaterowie. I jest to najciekawsza historia poboczna z obydwu części The Last of Us. Więc fani, którzy znają ją i którzy lubią ją, widząc, że jest w jakiś sposób mrugnięcie do nich i afirmacja egzystencji Isha także w tym świecie, będą pewnie zadowoleni, chociaż i tak rozpierdoleni emocjonalnie po tym, co zobaczyliśmy. Widziałem już wielokrotnie tę scenę z Samem i Henrym, ale jest coś, nie wiem, ten krzyk Belly Ramsey, ta reakcja Pedro, to wszystko, co następuje wcześniej i to wszystko, co następuje później, z tym prostym I'm sorry, którego nigdy Eli nie powiedziała, bo nie miała nawet powodu, żeby żałować. A tutaj próbowała uratować jego życie i nie powiedziała o tym Joelowi. Zapraszam was na omówienie później, zapraszam was do komentowania, wspierania bez schematu na Patronite, jeżeli tylko macie ochotę. Well, it's safe to say those two have officially bonded. What are you doing?